Witam, to Alistejo. Rozpoznałem sytuację poza nagrywaniem i wygląda na to, że zostało mi tutaj już do pokonania niewielu przeciwników. Jedna z takich patrolujących armii oraz żywiołak ognia, którego dostaliśmy jako questa. No to właśnie jest ta armia. Ale chwileczkę. No właśnie. Kruk wraca na swoje miejsce. No może to. Chociaż mam nadzieję, że strat żadnych mi nie zadadzą. 50 szału. Jest nieźle. O, 70 impów zwiało. Zwiali z pola bitwy. Co za tchórze. Dobrze. Fajnie stoicie. Podoba mi się to. Czyli podwójny. Podwójne mrożenie. Śnieżyca, tańsza wersja. A co? U mnie też jest zimno. Teraz macie okazję zobaczyć, jak to jest. W sumie dużo tych impulsów. I to mnie martwi. Skrzyneczka to jest akurat pozytywne. Tu by można było moją bestyjkę przywołać. Okej. Okay. No właśnie. Tu podejdziecie, zobaczycie co jest, a w razie czego będziecie rzucać. Obrona? A niech będzie. Pas nefrytowy. Nie mam pojęcia co to jest. Zobaczymy jak ten pojedynek się zakończy. Chyba, że zapomnę. To mi przypomnijcie. Wtedy zobaczycie to z 200 odcinków później. No, to nie jest problem. To jest problem. To jest duży problem. Bijemy. Zaczyna się podpalactwo. Ale nie, nie ma. Frekwencika tylko straty są. A to możemy zaakceptować. Tak. Tak. I tak. Muszę zdziesiątkować tego sożyta. I to tak w... Nie no, w sumie to by trzeba było to naprawdę im rzeźnie zrobić, bo... Jest im. No proszę, za dużo. Tylko, że dopóki nie podpalają tak naprawdę, to nie ma wielkiej tragedii. O, pułapka, pięknie. Czyli tak... Nie no, najlepiej będzie nic nie robić, żeby nie ryzykować kontrataków. Dziecię ma tu jak najdłużej ustać. Czyli tak. Nie no, nie mam komu przekazać, więc... Oborona. Stajecie. Tutaj. Krok do przodu. A nie, miałem strzelać. No dobra, niech będzie jak jest. Tu możemy podejść. To. Zmniejszajmy ich liczebność. Jest taki pomysł, żeby co chwilę wskrzeszać. Od pewnego momentu i... I jako jeden z czarów używać dar. No nie. Ale może, może. No nie. A myślałem, że jednak tu pójdziesz. Głupcze, miałeś tu iść. Dobra. Ustawmy się. Tak. Paladyni wejdą tu i będzie ok. Czyli teraz. Co ja tu mogę zrobić? Podpalenia żadnego nie widzę. A niech będzie, że... To... Może w tańszej wersji. Bo trochę many bym chciał jednak mieć zachowanej. Okej. Może w kwestii szału...
Chyba, żebym odsunął. Dobra, to na razie jeszcze z tym poczekamy. Nie, no, to dobrze stoicie. Nie wiem, że możemy to przesunąć. O. Dobrze. Okej. No szkoda, że to miejsce zostało zmienione. Dobra, ale podchodzimy w to miejsce. I to może mieć sens. Tu można uderzyć. Chyba, że miałem jeszcze jakiś inny plan, ale nie chodzi. Tutaj. O, właśnie, właśnie. Czyli teraz te impy muszą zginąć, gdyż te są przyblokowane. I bardzo dobrze. Co tak nagle mało many mam? Czyli tak. Podchodzimy. Przekażemy dodatkowy strzał tutaj. I możemy już wskrzeszyć. Tutaj nic poza broną. I teraz ustalmy coś. Jeden. To zrobimy tak, że tu przekażemy dar. Natomiast moi inkwizytorzy zabiją. Nowa tura. Czy tak, tu nic. Trochę dużo tych jest tutaj. Coś muszę zrobić, żeby ich tyle nie było. Może zimowy taniec. Raz. I jeszcze raz to samo. Chociaż zimowy taniec to już może nie bardzo. Raczej bym widział coś tańszego. Magiczny pocisk. O. I teraz tu musi nastąpić wskrzeszanie. Czyli tak, tu nic nie robimy, czekamy. Czekamy. Czy też poczekajmy. Nic. Tu. Tak, zgadza się. Tylko jeden. Mi brakował. Kończymy. I jest świetnie. Czyli tak, póki pamiętam, posprawdzajmy parę rzeczy. Po pierwsze, co to jest to? Plus 50% do obrażeń dla pająków. A ja nie mam pająków. I plus 1 do inicjatywy dla pająków. Nie chcę. Słabe to jest. Tutaj zobaczmy. Nie, nic się nie zmieniło. Tak, ja nie będę atakował tej istoty, na którą mam tutaj zlecenie, gdyż raczej powinienem się przed walką odpowiednio wzmocnić. Teraz pójdziemy tylko pozbierać pewne rzeczy, które przegapiłem. O ile je znajdę. Pewnie powinienem dużo wolniej się tutaj przemieszczać, żeby znaleźć te zakopane. Nie no, tam do góry to nie. Wątpię, żeby to mnie doprowadziło. Ja muszę znaleźć miejsce, w którym stacjonuje demon, który mi właśnie zlecił pokonanie pewnej istoty ognistej. Tylko gdzie to było? Zielony punkcik na... A, chyba dobrze idę. Na mapie powinien być. O, właśnie, właśnie. I gwiazdka. Jak ja to mogłem przegapić? A tutaj jest taki ciekawostek. Zobaczmy, czy ma sklepik
Wróciłeś, ludzki wojowniku. Jakieś postępy w tropieniu tego przeklętego żywiołaka? Powiedz mi, Arktonie, sprzedajesz może coś? Nie, ludzki wojowniku. Jestem sługą najwyższych sztuk magicznych, nie sklepikarzem. Nie ma co się wzburzać, pytałem tylko. Dobrze, i co, udało ci się? Wytropiłeś tego nikczemnego żywiołaka? Jeszcze nie. Właśnie wyruszam. Znaczy, w sumie wyruszam, ale po posiłki, ale... On nie musi tego wiedzieć. Teraz fajnie by było znaleźć... Powrót. Tylko gdzie to było? Oj, blisko tego miejsca. Chyba wiem już, gdzie jestem. Tutaj. I tak, kogo ja muszę uzupełnić? Sporo. A właśnie, jakie są moje szanse? Coraz lepiej. A jak jeszcze przyjdziemy z posiłkami, to będziemy niepokonani. Czyli tak, na początek tu. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś skrótu. Tylko, że jak on miałby wyglądać, chyba że teleport. I tak, tu... Możemy na was liczyć. O, trzech. Trzech to już jest coś. Tym bardziej, że to jest jednostka tankująca obrażenia. I z możliwością przekazania naszym innym jednostkom drugiego ruchu, co jest też bardzo cenne. Zwłaszcza, że posiadamy jednostki strzeleckie. Cztery wróżbitów. Też niezła potęga. Szkoda, że tu nie można nabyć tych toporników. To by w sumie rozwiązało nasz problem. A tak to musimy jeszcze tu wpaść. Na szczęście wypatrzyłem, że można ich tutaj zrekrutować w porcie, znaczy się w pierwszym budynku. Okej. I cóż, wracamy do demonist. Trzeba będzie z panną porozmawiać z Kseoną. Taka ładna, śliczniutka demonica. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym porozmawiamy sobie z Kseoną. Ona gdzieś tutaj niedaleko się znajduje. O właśnie, tu. Trzymajcie się.